Chwała Bogu, że mamy kolejny dzień, kolejną środę, kolejną możliwość być razem i wspólnie razem móc rozważać właśnie Słowo Boże. Dziś będziemy chcieli rozważać pewien taki temat z Dziejów Apostolskich. Będzie to z drugiego rozdziału. Wiemy mniej więcej o czym mówi ten drugi rozdział. Można śmiało powiedzieć, że dzisiaj wielu teologów wzoruje się gdzieś na tym, rozważają to, co powiedział pewien prosty człowiek. On nie był teologiem. A dzisiaj wielu teologów się tym zachwyca, kiedy czytają właśnie, jak to Piotr wstał i zaczął mówić. Nie był uczonym w piśmie, nie był faryzeuszem. Był po prostu prostym rybakiem. Dlatego możemy śmiało powiedzieć, że Duch Święty miał łatwiej pracować i docierać i do Piotra, i przez Piotra. Bo jak człowiek jest właśnie tym teologiem, to później ta teologia mu właśnie przeszkadza w zrozumieniu tych najprostszych słów, bo on teologicznie próbuje to sobie wyjaśniać. W tą teologię często, można powiedzieć, wpina się w przeplata filozofię i z tego tylko wychodzi kugelmogel, który człowiekowi nic nie pomaga. Piotr nie wplatał żadnej teologii w to, co zaczął mówić do tych ludzi. I oni mogli zrozumieć i mogli to przyjąć i mogli dostąpić zbawienia. Ale my się właśnie zajmiemy takimi właśnie słowami. Przeczytamy je od 22 wersetu. Właśnie to, co powiedział Piotr, będziemy się może tak chcieli zastanowić, co też tak zmieniło tego Piotra. Skąd ta odwaga u tego Piotra? No, wiemy, że ten sam człowiek, kiedy prowadzą Pana Jezusa na zamek do Kajfasza, ten człowiek, kiedy pewna niewiasta się go tam pyta i ty byłeś z nim. Ten człowiek nie miał tej odwagi. Piotr zapiera się, mówi, nie znam tego człowieka, nie wiem, o czym ty w ogóle mówisz. A tu czytamy o całkowicie innym człowieku. Mężowie izraelscy, posłuchajcie tych słów. Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez Niego między wami uczynił, jak to sami wiecie, gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. Ale Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany. Dawid bowiem mówi o nim, miałem Pana zawsze przed oczami mymi, gdyż jest po prawicy mojej, abym się nie zachwiał. Przeto rozweseliło się serce moje i rozradował się język mój, a nadto i ciało moje spoczywać będzie w nadziei. Bo nie zostawisz duszy mojej w Hades i nie dopuścisz, by święty Twój oglądał skażenie. Dałeś mi poznać drogi żywota, napełnisz mnie błogością przez obecność Twoją. Mężowie bracia, wolno mi otwarcie mówić do was o patriarsze Dawidzie, że umarł i został pogrzebany, a jego grób jest u was aż do dnia dzisiaj, aż po dzień dzisiejszy. Będąc jednak prorokiem i wiedząc, że mu Bóg zaręczył przysięgą, iż jego cielesny potomek zasiądzie na tronie jego, mówił, przewidziawszy to o zmartwychwstaniu Chrystusa, że nie pozostanie w Hades, ani ciało jego nie ujrzy skażenia. Tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy. Wywyższony tedy prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie. Może do tego tylko wersetu. Dalej wiemy, jak to się potoczyło, jak ci ludzie przez Ducha Świętego byli do głębi dotknięci, można powiedzieć, tym, co rzeczywiście słyszeli z ust właśnie człowieka tak prostego. Wiedzieli, że to przecież ludzie nieuczeni, a słyszeli ich, jak wypowiadałem wielkie dzieła Boże swoimi ustami.
są rzeczywiście dotknięci, ale my tutaj, zobaczcie, mamy właśnie Piotra. Może on taki też będzie szczególnie tutaj gdzieś takim naszym pewnym obrazem, na który będziemy chcieli patrzeć po prostu, co tak tego człowieka zmieniło, że on był gotowy z taką odwagą stanąć i mówić do tych ludzi. Tak jak powiedziałem, my znamy Piotra, wiemy, co Piotr uczynił wcześniej, że no, zapiera się Piotr. Nie ma tej odwagi, a tu ma rzeczywiście taką odwagę, taką piękną odwagę, gdzie staje i nie boi się. Mogą go zabić. Mogą go wziąć, bo przemawia. Mogą go stawić przed też arcykapłanem i przed Radą Najwyższą. Mogą go skazać na śmierć. Piotr nie myśli tutaj, widzimy o tym. Nie boi się tego, że mógłby nawet i zginąć. Co właśnie tak sprawiło to właśnie, że ten człowiek, który wcześniej tak się bał, a tutaj ma taką odwagę, taką siłę, można powiedzieć, przemawiać do ludzi i poruszyć ich rzeczywiście w kierunku Boga. Wiecie, tu są takie właśnie szczególne słowa, które właśnie tak bardzo zachwycają też, kiedy możemy je czytać, kiedy by tak stanąć, tak wiecie, i tak słyszeć, jak Piotr to mówi. Jak Piotr mówi z taką żarliwością, z takim ogniem w swoim sercu, wypowiada rzeczywiście te słowa teraz do tego tłumu. Ale Bóg wzbudził go, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą. Piotr wcześniej widzi inny obraz. Piotr stoi gdzieś tam pod tym krzyżem z innymi, gdzieś tam opodal, widzi Pan przybity, Pan oddaje ducha, umiera, składają go w grobie. Koniec. Śmierć zwyciężyła. Koniec. I nawet kiedy Maria przynosi wiadomość, że Pana nie ma, Piotr, widzimy, idzie do grobu, patrzy, nie ma. A czy Piotr od razu uwierzył? Jeszcze widzimy, że Piotr jeszcze nie mógł uwierzyć w to, że Pan zmartwychwstał. Że było rzeczą niemożliwą, żeby śmierć mogła go powstrzymać. Żeby śmierć mogła nad nim zapanować. Ale kiedy już Pan się ukazuje Piotrowi, Piotr widzi, śmierć nie ma władzy. Śmierć jest rzeczywiście pokonana. Ile sił, zobaczcie, to daje Piotrowi. Co czyni to, można powiedzieć, z tego wcześniej, można powiedzieć, człowieka, który się zapiera, że teraz on jest właśnie takim człowiekiem, który jest i gotowy nawet przyjąć śmierć. Nie boi się też już Piotr śmierci. My będziemy się chcieli właśnie też temu tak przyjrzeć i zastanowić się. Wiedzmy, że śmierć nie jest czymś, można powiedzieć, co jest na ziemi jakimś elementem, o którym ludzie chcieliby chętnie rozmawiać, który by, można powiedzieć, był tematem poruszającym ludzi. Ludzie chcą zawsze tą, można powiedzieć, ten element mowy o śmierci odsunąć daleko, daleko, mówić, no, bo jest to zawsze temat przygnębiający ludzi, bo ludzie chcieliby żyć. Ale ludzie, kiedy widzą, to widzą, śmierć jest mocniejsza. Śmierć zwyciężyła. Ale dla ludzi, którzy nie uwierzyli, dla ludzi, którzy się jeszcze nie nawrócili, dla nich to rzeczywiście śmierć jest tym, co zwyciężyła. Ale myśmy się nawrócili, myśmy uwierzyli i teraz można powiedzieć, czy w nas może mieszkać też taka pewna pewność, tak bym to nazwał, taka pewność, że po prostu śmierć nie ma władzy. Śmierć już nie może panować nad dzieckiem też Boga. Bo nie panuje ona nad Chrystusem i nie panuje ona nad tymi, którzy są w Chrystusie Jezusie. Zobaczcie, czy taka pewność może być w nas, bo możemy śmiało powiedzieć, że w Piotrze była właśnie taka pewność. Ktoś mógł powiedzieć, na pewno? Ano, na pewno. Możemy być pewni. W Piotrze była pewność, śmierć nie ma już też i nad nim władzy. Bo jego życie już jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Jego życie należy do Chrystusa. A jeśli ono należy do Chrystusa, to Chrystus, który panuje nad śmiercią, też i ma moc nad jego życiem, aby je przenieść. A nad nami?
Dla nas może też nie jest to jakiś taki przyjemny właśnie temat, śmierć. Też nie chcieli może byśmy mówić o takim na temat śmierci. Ale jest to pewien temat. Jest to pewien element, co do którego człowiek musi jakby podejść i musi się jakby w pewien sposób zmierzyć, czy człowiek jest na pewno dzisiaj pewny. Pewny życia w Chrystusie Jezusie, tak pewny, że śmierć po prostu nie jest czymś, co go dzisiaj zatrważa. Śmierć nie jest tym, na powiedzieć, co go gdzieś paraliżuje. Wiemy, że ona paraliżowała ludzi. Nawet kiedy widzimy, na powiedzieć, Zachariasz, kiedy się modli, to mówi, że po prostu teraz dajesz nam, abyśmy bez bojaźni mogli służyć. Śmierć panowała, śmierć paraliżowała ludzi wielokrotnie, można powiedzieć, przez wszystkie okresy. Możemy powiedzieć, że śmierć paraliżuje też i dzisiaj ludzi. I ludzie szukają jakiegoś antidotum na to, żeby po prostu nie bać się śmierci, gdyby ona przyszła. My mamy to antidotum. Bóg nam dał antidotum, ale czy my wierzymy, ja bym powiedział tak może nieładnie, ale w to antidotum. Czy my trzymamy się tego antidotum? Czy po prostu jesteśmy zachwyceni tym, co nam Bóg dał w Jezusie Chrystusie? Czy słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa mogą naprawdę głęboko docierać do naszego serca? Choćby i umarł, żyć będzie na wieki. Czy człowiek myśli, a czy jest to pewne? Czy na pewno? A może jednak będzie inaczej? Może śmierć mnie pokona? Wiemy, że nie możemy czegoś takiego dopuścić. Diabeł chciałby, żeby człowiek wierzący dopuszczał do siebie właśnie takie myśli. Śmierć może mnie pokona. Śmierć jednak może nade mną będzie miała władzę. Ona mnie zatrzyma. Nie zatrzyma. Jeśli tylko będziemy trwali w naszym Panu Jezusie Chrystusie, śmierć nie będzie mogła zatrzymać kogokolwiek. Ona będzie musiała wypuścić, choć tutaj fizycznie człowiek umrze. Jeśli Pan nie przyjdzie, to jednak nie będzie ona mogła zatrzymać tych, którzy należą do Pana. Paweł, wiemy, pięknie to właśnie też napisał, kiedy pisał ten list do Tesaloniczan. Mówi, a nie chcę, bracia, abyście byli w niepewności. On mówi, nie chcę, abyście byli w takiej niepewności, w jakiej niepewności jest teraz świat. Jak są ci, którzy żyją bez Boga na świecie. Oni są w niepewności, cały czas niepewność nimi targa. Nie wiedzą, czy rzeczywiście będzie, nie będzie, co się stanie, kiedy umrą, a jak to będzie. Paweł mówi, wy nie musicie się już lękać, wy się nie musicie obawiać. Bo jeśli ci, co zasnęli w Chrystusie, oni się obudzą. Bo śmierć nie ma nad nimi panowania. I właśnie tym będziemy się chcieli zająć, właśnie na to będziemy chcieli spojrzeć, czy my właśnie tak głęboko wierzymy, że śmierć nie ma panowania. Dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, modlimy się o to do naszego Boga Ojca, aby On wspierał, posilał, wzmacniał naszych braci, nasze siostry, którzy stoją w obliczu właśnie tego, że mogą utracić fizycznie tutaj to życie. I można byłoby w tym momencie stanąć, tak się zastanowić, co oni myślą w tej chwili, kiedy może za chwilę któryś z naszych braci, sióstr utraci fizycznie to życie. Czy w ich sercu jest właśnie to, ale ona nie ma władzy. Jest rzeczą niemożliwą, żeby mogła mnie zatrzymać. Bo Pan przyjdzie. Słyszeliśmy też niedawno, Pan przyjdzie, Pan wzbudzi wszystko to, co należy do Niego, On to obudzi. To, co nie należy do Niego, to będzie musiało pozostać pod w pewnym momencie jeszcze władzą śmierci. Ona będzie ich trzymać. Ale ona nie będzie mogła zatrzymać. Ona nie ma siły, żeby zatrzymać tych, którzy należą do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego tak bardzo ważną rzeczą jest właśnie to, jak my dzisiaj na to patrzymy. Może powiemy sobie tak, jeszcze jestem młody, nie myślę nad tym. No ale czas się szybko posuwa do przodu. Sami widzimy, jak czas biegnie. Gwałtownie naprawdę biegnie czas. Środa, sobota. I widzimy, jak leci miesiąc, jak leci rok za rokiem, dosłownie naprawdę.
I choć jestem młody, to możemy powiedzieć, ale może przyjść chwila i będę musiał stanąć przed takim wyborem. I wtedy właśnie, czy będzie w moim sercu, zobaczcie, czy będzie w twoim sercu, w moim sercu, w każdego sercu na pojedynkę z nas, czy będzie właśnie to, ale jest rzeczą niemożliwą, żeby mogła mnie zatrzymać, Panie. Ja ufam Tobie. Piotr właśnie tak zaufał, Piotr się tego tak mocno uchwycił i on mówi z całą pewnością, z całą odwagą, że to jest rzecz niemożliwa, żeby ona mogła zatrzymać, zapanować. Ona musiała przegrać. Także niech nam Pan właśnie pomoże wspólnie dzisiaj razem zobaczyć ten, może tak powiedziałem, nieprzyjemny temat. Bo to jest nieprzyjemny temat dla ludzi. Ludzie nie rozmawiają o śmierci. Ludzie nie chcą nawet myśleć o śmierci, że fizycznie ona przyjdzie na człowieka, że będzie musiał, tak byśmy mogli powiedzieć, w pewnym stopniu spojrzeć jej w oczy. Ale jak spojrzy? Możemy powiedzieć śmiało, inaczej patrzą dzieci Boże, bo oni patrzą jako zwycięzcy nad nią. Oni mają w Chrystusie Jezusie zwycięstwo nad nią. No, niestety, to, co nie w Chrystusie, nie ma zwycięstwa nad nią. Nie ma, niestety nie ma, bo nie chcą się uchwycić dawcy życia, nie chcą oddać się dawcy życia, aby dawca życia mógł nad nimi zapanować. A on jest panem nad śmiercią. On panuje nad śmiercią. Ona nie panuje nad nim. Także niech Pan nas właśnie poprowadzi. Może właśnie, tak jak powiedziałem, w temacie nieprzyjemnym dla naszego ciała, nieprzyjemnym dla naszego umysłu, ale w temacie rzeczywiście ważnym, czy my poddajemy się tej wierze, wierze, która mówi, ona nie ma władzy, ona nie ma mocy, jest rzeczą niemożliwą. Bo naprawdę, tak kiedy się to czyta, to widać takiego rozpalonego Piotra, który mówi to do tych ludzi. Ilu przecież z nich było, tam widziało, słyszało? Tak, ukrzyżowali, umarł, pogrzebali, nie ma, koniec. Tyle on im dał. A tu mogą słyszeć, nie, to nieprawda. Umarł, ale zmartwychwstał, bo on jest panem nad śmiercią. I mogło to nimi wstrząsnąć. No, a myśmy chcieli, żeby umarł, a on zmartwychwstał. I w tym momencie zaczęli rzeczywiście pokutować. Bo widzieli też i odwagę, odwagę ucznia Pana naszego Jezusa Chrystusa, z jaką odwagą on do nich to mówił, z jaką żarliwością on wypowiadał to o nich właśnie te słowa. Mogli zobaczyć, że ten człowiek na pewno wierzy w to, co do nich mówi. On jest pewny w to, co do nich mówi. I tego się trzymał. Także niech nam Pan właśnie pomoże wspólnie razem zobaczyć tę właśnie sprawę, to zagadnienie. Czy my może boimy się, lękamy się, może jesteśmy nadal jeszcze gdzieś niepewni, choć mówimy sobie o pewności zbawienia, ale gdzieś może niepewni, myślimy, a jeśli będzie inaczej? Nie może być inaczej, jeśli jesteśmy w Chrystusie Jezusie. Może być inaczej, gdy my w Nim nie będziemy. Wtedy może być inaczej. Wiemy niestety, jak wtedy może być, ale jeśli jesteśmy w Chrystusie Jezusie, to możemy dosłownie wziąć te słowa do nas samych. I też możemy powiedzieć, jest rzeczą niemożliwą, żeby ona zapanowała nad nami też. Amen.